Andrzej Leszczyński, GanTV.pl. Witam w kolejnym programie. Obrona konieczna to temat, który rozpala wyobraźnię internautów. W naszych czterech postach na fanpage'u, które tam umieściliśmy, udzieliliście mnóstwa fantastycznych odpowiedzi i zadaliście mnóstwo ciekawych pytań, które świadczą o tym, że jest to sprawa dosyć zagmatwana i dla Was niejasna. Mam dobrą wiadomość. Już za chwilę do naszego studia dotrze gość dzisiejszego odcinka. Absolutny ekspert i biegły sądowy od użycia broni palnej w samoobronie. Mam nadzieję, że na koniec zapiszecie się także na nasze ekskluzywne szkolenie, które odbędzie się w Warszawie już 16 czerwca. Wiedza, którą tam zdobędziecie, jest absolutnie niesamowita, tak jak była dla mnie po pierwszym testowym, który wykonaliśmy. To rzeczy, których na pewno na 99% nie wiecie, a w temacie obrony koniecznej w wielu przypadkach może okazać się, że jest dokładnie odwrotnie, niż się Wam wydaje. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Sejfy i szafy na broń dostarcza sejfy.pl. www.sejfy.pl. A moim gościem dzisiaj w GanTV.pl jest Jarosław Hebda, doktor nauk o bezpieczeństwie, biegły sądowy w zakresie użycia broni palnej. Witam serdecznie. Witam. To już prawie 30 lat, odkąd nosisz broń. Tak. Na co dzień, więc takie doświadczenie związane z praktyką, poruszaniem się, concealed carry, prawda, ukryciem broni, ale od kilku lat także zajmujesz się tym, żeby w sądzie wystąpić jako ekspert od tego, czy użycie broni, jakie ono było de facto, tak? Co tak się naprawdę się wydarzyło. I tu przechodzimy do tematu dzisiejszego spotkania, czyli obrona konieczna. To jest taki temat, który budzi ogromne kontrowersje, dlatego że od wielu, wielu lat właściwie jedyne informacje, jakie w tym temacie spływają do nas z mediów, to są informacje złe. Inaczej mówiąc, no, nikt nie pisze o tym, że mamy ciepłą wodę w kranie, zawsze jest to informacja, kiedy jej brakuje. A tu mamy zawsze przypadki, kiedy osoba, która się broniła, była w tej relacji z napastnikiem ofiarą, po użyciu broni palnej w samoobronie ma kłopoty. Dlaczego w Polsce wśród ludzi takie właśnie jest przekonanie, że lepiej się nie bronić, bo jak zrobię krzywdę napastnikowi, to będę miał większe problemy, niż gdybym odpuścił, uciekł? Każdy medal ma dwie strony i kwestia tego, jak obrona konieczna jest traktowana przez prokuraturę i sądy, również ma dwa oblicza. I tutaj trochę złego się wydarzyło zaraz po transformacji ustrojowej w Polsce, która miała miejsce 30 lat temu, dlatego że nasze elity demokrację pojmowały jako liberalizację życia społecznego i na niektórych płaszczyznach ta liberalizacja moim zdaniem poszła zbyt daleko i zaczęto niestety pobłażać przestępcom, więc wytworzyła się taka sytuacja, że jeżeli ktoś użył broni przeciwko komuś, jeżeli ktoś się bronił, ktoś atakował, ktoś się bronił, to tak naprawdę zarzuty miała nie ofiara, która się broniła, tylko zarzuty miał ten, kto wygrał walkę. Czy tak było prościej, czy to jest też w jakimś sensie kwestia albo konstrukcji prawa, albo zwyczaju, jaki panuje? To znaczy, krótko mówiąc, czy każdy, kto użyje broni palnej w samoobronie, będzie miał postawione zarzuty? Jak to wygląda? Prawie każdy. Jeżeli chodzi o prawo karne w Polsce, to w opinii profesorów zajmujących się tą kwestią mamy podobno jeden z najlepszych na świecie kodeksów karnych. Ja nie jestem karnistą, więc tutaj się nie będę wypowiadał, natomiast moje odczucia są też podobne. Prawo mamy naprawdę bardzo dobre, dobrze skonstruowane, natomiast to, co podlega ciągłej ewolucji, to jest podejście do tego, interpretacja tych przypadków przez organa prokuratury i potem sądownictwa. I to moim zdaniem idzie w dobrym kierunku, natomiast to oczywiście wszystko wymaga czasu. To, co zostało, to, co złego się stało zaraz po transformacji ustrojowej, prostuje się do dzisiaj. Natomiast jeżeli bym miał porównać to, co było 30 lat temu do tego, co jest dzisiaj, to jest znacznie lepiej i śmiało można powiedzieć, że dzisiaj praktycznie w 100% osoba, która użyła broni, może się doczekać sprawiedliwości. Dzisiaj już
prawdopodobieństwo, że ktoś po użyciu broni nie spotka się ze sprawiedliwością, jest minimalne, moim zdaniem marginalne. No bo słyszymy głównie o takich spektakularnych przypadkach, że ktoś się bronił, na tyle, na ile oczywiście oglądając materiał w telewizji, bo nie znamy szczegółów, nie znamy prawdy. Patrzymy na człowieka, który się bronił i okazuje się, że on ma postawione zarzuty, jest ciągany latami po sądach. Czy to jest jeden z mniejszościowych przypadków, czy w większości przypadków jednak ofiara, która się broniła, jest uniewinniona, wygrywa? Dlaczego w ogóle konstrukcja prawa jest taka, że ten, kto się broni, ma stawiane zarzuty? Z czego to wynika? I to nie wynika z konstrukcji prawa. Konstrukcja prawa jest taka, że ona stanowi, moim zdaniem, rozsądną równowagę pomiędzy interesem ofiary a interesem napastnika, który też jest istotą ludzką i też ma prawa. Poza tym nigdy tak naprawdę nie wiadomo od samego początku, z punktu widzenia organów ścigania, kto był ofiarą, a kto był sprawcą, prawda? No tak, bo mówimy o sytuacji, kiedy, i to jest to słynne pytanie, które zadaliśmy zresztą w naszej ankiecie dwa tygodnie temu, czy kiedy użyję broni palnej legalnie posiadanej w samoobronie, wzywam policję po tym, co się stało, albo kogoś postrzeliłem, albo trzymam go na muszce, to kiedy policja przyjeżdża, to czy ja skończę w kajdankach na chodniku? Jak to? Skończysz i powinieneś skończyć w kajdankach. Dlaczego? Gdybym ja był policjantem i przyjechałbym na miejsce, gdzie doszło do użycia broni, na pewno bym kazał się położyć na ziemię temu, który strzelał i zakłubym go w kajdanki jak najszybciej, ponieważ to jest BHP w pracy policjanta. Bo ty, używając broni, wiesz, że byłeś ofiarą. Że ten, który leży w kałuży krwi, to nie jest ofiara, tylko sprawca. Ty to wiesz, ale policjant, który przyjeżdża, tego nie wie. Czyli prawidłowe moje zachowanie w takiej sytuacji to powinno być nie kłócenie się z policjantem, oczywiście, tylko poddanie się jego... Poddanie się woli policjanta. Jeżeli policjant mówi rzuć broń, to rzuć, nie odkładaj. Bo to może być poczytane jako zakamuflowana próba użycia tej broni przeciwko policjantowi. Ile czasu w takim razie od wystąpienia takiego zdarzenia potrzeba, żeby ustalić, jaki był rzeczywisty przebieg wypadków? Kto rzeczywiście jest ofiarą, a kto rzeczywiście się bronił? To znaczy, o to, żeby jednoznacznie ustalić, kto był napastnikiem, kto się bronił, to nie potrzeba na to dużo czasu. Natomiast dużo czasu, czasami bardzo dużo czasu, w opinii większości ludzi zbyt długo i w mojej opinii też zbyt długo, ale zaraz powiem, dlaczego tak jest, trwa ustalenie, czy ta osoba, która się broniła, czasem nie przekroczyła granic obrony koniecznej. Czy to, co ona zrobiła, nie stanowi czynu zabronionego? Na czym by to polegało? Polega to na tym, że najpierw policja, potem prokuratura musi dojść do prawdy. Czy to, że ta osoba się broniła, jest prawdą? I z tym najczęściej nie ma problemów. Bardzo rzadko się zdarzają sprawy na tyle zagmatwane, że trudno jest rozróżnić, kto był napastnikiem, kto był ofiarą. Takie sprawy są bardzo rzadkie. Natomiast dokładne wyświetlenie, czyli dojście do tej prawdy takiej stuprocentowej, czy czasem ta ofiara nie ponosi jednak winy za to, co się stało, czy całą winę możemy przypisać napastnikowi, który został postrzelony lub zastrzelony, to stanowi problem, to jest długotrwałe. Wynika to z tego, że w Polsce jest bardzo mało przypadków użycia broni i oby tak zostało oczywiście. Natomiast to powoduje, że doświadczenie prokuratorów w tym względzie jest bardzo niewielkie. Bo w Polsce, pomijając oczywiście zawały serca, choroby nowotworowe, najwięcej ludzi ginie w wypadkach drogowych. I tutaj prokuratury i prokuratorzy są biegli w tych sprawach. Tych przypadków jest niestety na tyle dużo, że prokuratorzy wiedzą, jak sobie radzić z tymi przypadkami i te przypadki najczęściej nie trwają latami. Bo nawet jeżeli jakiś prokurator dostaje taką sprawę i ona jest jego pierwszą sprawą, to jego pięciu kolegów miało takie sprawy i wie, jak mu pomóc. W przypadku użycia broni na szczęście tych przypadków jest bardzo mało i ogromna większość prokuratorów nigdy w życiu nie miała takiej sprawy i nawet nie ma kogo zapytać. I koledzy tego prokuratora też najczęściej takiej sprawy nigdy nie mieli.
Okej, czyli mamy w miarę jasną sytuację. Jesteśmy już po jakimś czasie od tego wydarzenia obrony koniecznej. Ustaliliśmy, kto rzeczywiście był sprawcą, kto rzeczywiście był ofiarą i troszkę wracamy do pytania pod tytułem, czy będę miał kłopoty? I tu pojawia się kwestia przekroczenia obrony koniecznej. Jak to wygląda w polskim prawie? Co może być takim przekroczeniem? Znaczy, zacznijmy od tego, że nawet jeżeli nie przekroczyłeś granic obrony koniecznej, to na pewno będziesz miał kłopoty. Jeżeli nie przekroczyłeś granic obrony koniecznej, to będziesz miał kłopoty, tyle że potem wynik będzie dla ciebie korzystny. Wynik końcowy po tej paśmie kłopotów będzie korzystny. Natomiast jeżeli przekroczyłeś, no to oczywiście wynik będzie niekorzystny. Jak bardzo, to zależeć będzie od tego, jak bardzo przekroczyłeś granicę obrony koniecznej, czy w ogóle można mówić o obronie koniecznej, czy na przykład nie będzie ci postawiony zarzut zabójstwa na przykład, czy usiłowania zabójstwa, prawda? Tutaj się odwołam do pytania, które też zadaliśmy w naszej ankiecie, mianowicie, czy w każdej sytuacji de facto mogę użyć broni palnej, bo istnieje ten słynny przykład, powtarzany często w mediach, który jest dyskutowany na wielu forach, współmierność użycia przedmiotu, którym się bronimy, w tym naszym przypadku broni palnej, w stosunku do kogoś, kto, jak jeden kiedyś z prokuratorów powiedział, atakuje nas tylko nożem. Czy mamy prawo użyć broni palnej wobec takiej osoby, albo kogoś, kto atakuje nas gołymi rękami na przykład? Broni palnej możemy użyć wtedy, kiedy zagrożone jest życie ludzkie. Dlatego, że użycie broni palnej jest zawsze zagrożeniem życia dla osoby, wobec której używamy broni, więc współmierność będzie wtedy, jeżeli będziemy używać tej broni w sytuacji, kiedy życie ludzkie jest zagrożone, moje lub innej osoby. Ponieważ obrona konieczna nie musi mieć postaci samoobrony. Czyli tutaj ten kwestia tego przedmiotu tak naprawdę nie ma znaczenia, okazuje się. To nie w tym się zawiera ta współmierność. Współmierność, jakie dobra zostały zagrożone. Czyli współmierne to będzie tylko wtedy, jeżeli inne życie jest zagrożone. Moje lub innej osoby. Nieco szczegółowiej będziemy o tym mówić na naszym szkoleniu już 16 czerwca, ale zdradźmy troszkę smaczków, troszkę tego, co tam zostanie powiedziane, tego ogromu wiedzy, który już wcześniej miałem okazję poznać i obserwować. To jest rzeczywiście, moglibyśmy pewnie 3 dni siedzieć i opowiadać, ale trochę musimy zdradzić. To jest ten słynny przykład użycia broni. Co jest tak naprawdę użyciem broni? Czy jak ja wyciągnę broń z kabury i wyceluję w kogoś, broń jest przeładowana, ale nie oddałem strzału, chcę powstrzymać napastnika, który na mnie naciera, liczę na to, że ten efekt psychologiczny z mojej strony będzie na tyle silny, że on odstąpi od czynu zabronionego. Czy ja w tym momencie użyłem broni? Nie. Dopiero wykonałeś czynności przed użyciem broni, które należy wykonać, jeżeli czas na to pozwala, czyli jeżeli dynamika sytuacji jest taka, że masz jednak czas na to, żeby te czynności wykonać. Użycie broni następuje dopiero wtedy, kiedy zostaje oddany strzał w kierunku człowieka celem jego obezwładnienia, czyli musi być to czynność wolicjonalna, nieprzypadkowa i amunicją penetrującą. W ten sposób, taka jest jakby definicja. Będziemy jeszcze mówić pewnie szczegółowiej o kwestiach tego, czym jest użycie broni, a czym jest wykorzystanie broni, bo też nie wszyscy o tym wiedzą. Ale zapytam się inaczej, czy jesteśmy w stanie, i to będzie celem między innymi naszego szkolenia, jako posiadacze broni, przygotować się do takiej sytuacji, zarówno z punktu widzenia psychicznego, bo będziemy na pewno rozmawiać o tym, co się z nami dzieje w tym momencie, kiedy jesteśmy w stresie ciężkim, kiedy jesteśmy w chwili przed dokonaniem czegoś, co może być już definitywne, czego nie będziemy w stanie cofnąć. Oddamy strzał na przykład śmiertelny do drugiego człowieka, który nas atakuje. Oczywiście każdy strzał bez względu na skutki jest nieodwracalny. Natomiast czy wiedza, którą zdobędziemy na tym szkoleniu, jest nam w stanie pomóc w tym sensie, i tutaj podajmy jakiś przykład, że być może ma znaczenie to, jak ja się czuję. Być może ma znaczenie to, co powiem pod numerem 112, kiedy będę zgłaszał tą sytuację. Co powiem do policjanta? Co powiem do prokuratora? Czy tu jest jakieś pole manewru i rzeczy, na które musimy zwracać uwagę? Tutaj pole do manewru na szczęście jest bardzo duże. Możemy sobie albo bardzo pomóc, albo bardzo zaszkodzić. W zależności od tego, co, jak powiemy. A żeby powiedzieć to, co powinniśmy powiedzieć, wymaga niestety wiedzy. Był słynny przykład, z tego co pamiętam, osoby dosyć majętnej, z Poznania bodajże, która wybrała się z rodziną na spacer z psem. Jak to wyglądało dokładnie? Ojciec z córką
kilkuletnią, tam, bodajże chyba mniej więcej 10-letnią, wybrał się na przejażdżkę rowerową z małym pieskiem. I ten ich mały piesek został zaatakowany przez znacznie większego psa, należącego do kogoś, kto też był w tym miejscu. I ten majętny człowiek, posiadając broń palną do celów sportowych, konkretnie pistolet, zastrzelił tego atakującego psa. Został mu postawiony zarzut. Ten człowiek przed sądem został uznany winnym. Został ukarany grzywną i cofnięto mu pozwolenie na broń. Co było przyczyną tej sytuacji? Co tutaj zostało źle zrobione? Ten człowiek nie powiedział, że bronił zdrowia i życia swojego dziecka, tylko powiedział, że bronił pimpusia, który został zaatakowany, czyli ich pieska. To było kluczowe. Sąd uznał, że w tym przypadku wykorzystanie broni, czyli oddanie strzału w kierunku zwierzęcia w miejscu publicznym, nie było adekwatne, czyli współmierne do zagrożenia, skoro zagrożeniem było zdrowie i życie psa. I tu jest to pole do manewru tego, co powinniśmy wiedzieć, żeby powiedzieć. Dokładnie i odpowiednio tak. To po prostu nazwać. I nie jest to kwestia jakiegoś tutaj jakiejś manipulacji de facto, tylko powiedzenia prawdy tak naprawdę, bo broniliśmy życia nie psa, tylko nas, bo za chwilę mógł się rzucić na dziecko na przykład. Tak, atak dużego psa zawsze będzie zagrożeniem, powiedziałbym, nawet życia. W przypadku dorosłego człowieka może to być zagrożenie zdrowia, chociaż pies oczywiście może być wściekły, tego nie wiemy. Nie mamy pewności, że pies nie jest wściekły, prawda? Czy nie jest nosicielem jakiejś innej poważnej choroby. Więc atak dużego psa zawsze trzeba traktować jako zagrożenie, co najmniej poważne zagrożenie zdrowia, jeżeli nie życia. I jeżeli by ten człowiek tłumaczył się, że oddał strzał do psa w obronie życia ludzkiego, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, ponieważ życie ludzkie jest wartością nadrzędną i poświęcenie psa, tudzież oddanie strzału w miejscu publicznym, które do jakiegoś stopnia stwarza zagrożenie dla otoczenia, byłoby uzasadnione. Natomiast uczynienie tego samego w obronie życia psa zostało uznane za przekroczenie. Sytuacja, która się często powtarza na forach internetowych, to jest takie pytanie. Większość osób, która posiada broń, posiada je do celów sportowych. Krótko mówiąc, czy utracę pozwolenie na broń de facto, kiedy użyję broni do celów sportowych, do celów kolekcjonerskich, broni do celów myśliwskich, właśnie w samoobronie? Jak to wygląda? Kiedy zostanie użyta broń, zawsze prowadzone są równolegle dwa postępowania. Jedno postępowanie będzie prowadził organ prokuratury celem stwierdzenia, czy użycie tej broni lub wykorzystanie mieściło się w granicach obrony koniecznej. Jeżeli tak, to sprawa będzie umorzona, jeżeli nie, postawiony będzie zarzut przekroczenia obrony koniecznej lub na przykład usiłowania zabójstwa czy zabójstwa. A drugie postępowanie będzie prowadzone przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej, która wydała pozwolenie na broń. Ponieważ tylko użycie broni do ochrony osobistej będzie w takiej sytuacji użyciem broni zgodnie z jej przeznaczeniem. Użycie broni wydanej do innych celów będzie użyte niezgodnie, czyli użycie broni nastąpi niezgodnie z jej przeznaczeniem, więc teraz WPA będzie z urzędu wszczynało postępowanie celem wyjaśnienia. I tutaj kluczem do decyzji WPA będzie wynik postępowania prowadzonego przez prokuraturę, ewentualnie później przez sąd, prawda? Jeżeli prokuratura postawi zarzut, sprawa trafi do sądu. I wtedy wyrok w tej sprawie będzie kluczowy. Jeżeli będzie uznane, że działaliśmy w 100% w obronie koniecznej, czyli nie przekroczyliśmy, czyli nie popełniliśmy czynu zabronionego, wtedy WPA nie będzie miało podstaw, aby uznać, że broń została użyta niezgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście ona teoretycznie będzie użyta niezgodnie z przeznaczeniem, ale obrona zdrowia czy życia ludzkiego jest ważniejsza niż użycie broni sportowej niezgodnie z jej przeznaczeniem, więc wtedy WPA postępowanie będzie umarzać. Czyli nie będzie, taka osoba nie będzie ryzykowała utraty pozwolenia na broń. Natomiast jeżeli stanowisko prokuratury będzie takie, że
została przekroczona obrona konieczna i sprawa ta trafi do sądu i zapadnie prawomocny wyrok w tej sprawie i osoba, która użyła broni, będzie uznana winną co najmniej przekroczenia obrony koniecznej, to wtedy daje podstawę WPA do cofnięcia pozwolenia na broń. Bo tu trzeba zapytać o jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę, jak patrzę na te wszystkie wątpliwości związane z obroną konieczną, strach ludzi przed tym, żeby się bronić, to jedna kwestia to jest kwestia użycia broni palnej, ale tak naprawdę chyba chodzi o coś, co nazwałbym strachem przed zranieniem naszego napastnika. W związku z tym, czy to jest kluczowe i czy w związku z tym nie chodzi tylko o broń palną? Bo możemy się bronić, z tego co wiem, długopisem, nogą od stołu, także bronią palną. Czy te wszystkie przepisy związane z obronią konieczną dotyczą tylko broni, czy także wszystkich przedmiotów, których użyjemy w celu obrony, a możemy nimi zranić napastnika? Obrona konieczna nie definiuje, co może być, a co nie może być użyte do obrony. I tutaj orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że do obrony może być użyte wszystko, co tylko jest możliwe, pod jednym warunkiem, że użycie jakiegoś narzędzia, czy sposób użycia na przykład gołych rąk był konieczny do odparcia zamachu na zdrowie lub życie i czy broniący się nie dysponował w tym czasie innym, równie skutecznym, a mniej zagrażającym dobrom napastnika narzędziem. Tylko ja nie mam czasu na decyzję tak naprawdę, są ułamki sekund. Jak się zachować, co robić? Masz czas na decyzję, masz bardzo dużo czasu. Zanim nastąpi zajście, masz dużo czasu, być może nawet masz wiele lat na to, żeby podjąć decyzję, co w danej sytuacji powinieneś zrobić. Po to są prowadzone szkolenia i takie, które zamierzamy zrobić, i inne szkolenia, które pomagają ludziom w tym, żeby podjąć właściwą decyzję. Ale jeżeli sytuacja, a większość sytuacji dotyczących obrony koniecznej nie zostawia czasu na analizę, więc jeżeli decyzja nie będzie podjęta wcześniej, wtedy kiedy mam czas, mam spokojną głowę, nikt mnie nie atakuje, mogę dokonać spokojnej analizy na chłodno, prawda? Jeżeli nie zrobię tego wtedy, to w sytuacji, kiedy dochodzi do zagrożenia, kiedy mam ułamki sekund na decyzję, prawdopodobieństwo, że podejmę złą decyzję, jest dokładnie 50%. Bo mogę podjąć decyzję złą albo dobrą. I to już jest loteria wtedy. Krótko mówiąc, na naszym szkoleniu będziemy analizować dziesiątki różnych przypadków właśnie po to, żeby właściwie tej decyzji nie podejmować już na miejscu, tylko być na tyle przygotowanym, żeby właściwie zareagować od razu tak naprawdę. Tak bym to nazwał. Nie wiem, czy mówię słusznie. W szkole amerykańskiej nazywa się to pre-planning. Czyli musimy sobie wymyślić różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą się zdarzyć, szczególnie jakie się mogą zdarzyć nam, zważywszy na tryb życia, jaki prowadzimy, i powiedzieć sobie wtedy, co powinno być w takiej sytuacji zrobione. Będzie pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy ja będę w stanie to zrobić, czy mój potencjał jest wystarczający, abym takie rozwiązanie zastosował. Jeżeli tak, to napisać sobie scenariusz, jeszcze raz go przeanalizować, czy on jest właściwy, bo tu trzeba być uczciwym w stosunku do samego siebie. Nie można się ani niedoceniać, ani przeceniać. Następnie odgrywać sobie taki film w głowie wielokrotnie, taką wizualizację sobie przeprowadzać. Jeżeli mogę, przećwiczyć to na sucho. Jeżeli da się to bezpiecznie na strzelnicy zrobić, również z użyciem broni na ostro. I taka wizualizacja spowoduje, że będziemy się mniej bali takich sytuacji, ponieważ nasza podświadomość będzie przyzwyczajona, że coś takiego robiliśmy, a w sytuacji zagrożenia, szczególnie gwałtownego, podświadomość bierze górę nad świadomością, czyli zadziałają odruchy, albo dobre, albo złe. Jeżeli wypracujemy dobre, zadziałamy właściwie. Jeżeli nie wypracowaliśmy dobrych odruchów, prawdopodobnie zadziałają te złe, te atawistyczne, które najczęściej będą złe. Z twojego doświadczenia, wielu lat bycia w sądach, wypowiadania się w sprawach użycia broni, czy dzisiaj, między innymi po naszym szkoleniu, wielogodzinnej analizie różnych przypadków, ćwiczeniach, przygotowaniach,
Czy ty uważasz, że prawdziwe jest takie zdanie, że ja jako przygotowany na tyle, na ile oczywiście tą wiedzę przyswoiłem, wykonałem te ćwiczenia, użytkownik broni palnej, mogę być spokojny, że w sytuacji obrony koniecznej prawo w Polsce stoi po mojej stronie? Tak, prawo w Polsce stoi po twojej stronie, natomiast do momentu, kiedy nastąpi prawomocny wyrok na twoją korzyść, może minąć bardzo dużo czasu i nie będzie to przyjemne niestety. Prawo to nie jest maszynka, to nie jest komputer zaprogramowany, tylko tutaj każda sytuacja jest inna. I zanim prokuratura dojdzie w swoim pojęciu do prawdy i podejmie decyzję albo na twoją korzyść, albo na twoją niekorzyść. Jeżeli na twoją niekorzyść, to sprawa trafi do sądu i wtedy zanim sąd wyświetli prawdę na tyle, żeby w swoim sumieniu mógł wydać sprawiedliwy wyrok, to czasami mijają lata. Na naszym szkoleniu powiemy, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, w jaki sposób się zachować, jak ważne jest, aby zachować niski profil, w jaki sposób nie zrazić do siebie policjanta, prokuratora, sędziego. W jaki sposób powiedzieć prawdę, ale tak, aby sobie nie zaszkodzić. A zatem, jeśli nie chcesz już dłużej błądzić i w krytycznej sytuacji obrony koniecznej zastanawiać się, co ci wolno, a czego nie, tylko wiedzieć, jak zareagować, koniecznie zapisz się na szkolenie pod tytułem Złote zasady obrony koniecznej ze znakiem jakości GunTV.pl. Andrzej Leszczyński, widzimy się już 16 czerwca w niedzielę na 10 piętrze hotelu Grand Mercure w Warszawie przy Kruczej 28. Nie zastanawiaj się ani chwili, kliknij teraz w link pod filmem i kup bilet na nasze szkolenie.